Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, widzieliście ostatni mój film odnośnie pompy, odnośnie wróć, odnośnie Webasto, i widzieliście, mówiłem o tym, że był problem z pompą wody, tak? Obiegowa pompa wody, że ta pompa nie, nie startowała, także zagłębiłem się bardzo mocno w temat. To było sterowane z tej akurat płytki, a chodziło, że tutaj na tym wejściu, o, tu na tym, nie było zasilania. Natomiast chciałbym wam powiedzieć, dlaczego tak było. Ano dlatego tak było, bo to jest płytka analogowa, ale z nie ogrzewania, tylko podgrzewania silnika. I sprawa wygląda tak, jeśli mamy podgrzebać silnika. Więc no, ta płytka jest uskąpiona. Tak jakby zasilanie pompy potrafi być, nie być sterowania biatrakiem, czy tam nadmuchem w samochodzie. Nie wiem, jak tutaj jest. Czy jest nadmuch, czy nie ma. No ale o to 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 chodziło. Dlatego nie było. Nie było, yy, nie pracowała ta pompa po prostu, tak? Tutaj, nawet jak widzicie, jest miejsce na tranzystor. Tu pewnie jest jeden, tu jest od, nad, od pompy obiegowej, a tutaj prawdopodobnie będzie od, od nadmuchu w kabinie, w szoferce, yy, drugi tranzystor. Wlutowanie tranzystorów nie ma problemu, bo jak widzicie, ja tutaj mam dodatkowe płytki. To znaczy inne płytki, do których za chwilę wrócę. Także, żeby dojść, jakie tu są tranzystory, nie ma problemu, ale po takim dogłębnym, że tak powiem, badaniu sytuacji sprawy, wygląda to tak, że no tutaj ten program sterujący, który nie jest wrzucony, jest on okrojony. Nie ma po prostu w tym sofcie tak jakby sterowania pompą obiegową, tak? To nawet jak tutaj lutuje tranzystor, no bo pompa przydałaby się, żeby było sterowanie z, z tej płytki to by wiele załatwiło, no ale nie ma. To nawet jak wrzucę ten tranzy tranzystor, to i tak to nie ruszy, tak? O nadmuchu nie mówię, bo nadmuch mi jest w ogóle niepotrzebne, ale gdybyście mieli taką płytkę może pokażę o takiej numeracji 63624 4A i ona jest z E83 z BMW E83 no to tutaj tak jak widać nie będzie nadmuchu i, i zasilania pompy. Dobra. Tutaj mamy następną płytkę, tak? O numeracji troszeczkę innej. Tak, jak widzicie? Ta płytka była. Czekajcie, okiem zobaczę. Może bez kamery nie widzę. Nie ma. Nie wiem, z jakiego to auta. O, tutaj chyba coś było. Z. No. Z81, co to mogło być? Z81, nie wiem, yy, ale nie o to chodzi. Yy, I ta płytka, jak widzicie, już pewnie bystre oczy, co niektórych zauważyli, zauważyły, że tutaj ten tranzystor jest, tak? Sterujący, tak jakby zasilający pompę wody, tak. Mógłbym tą płytkę wykorzystać, i może się nawet i pokwapię, żeby ją zrobić. Tylko widzicie, tutaj ona troszeczkę przeszła de dewastację. No, może to nie ma tutaj mocnej tragedii. Jest to, bo tutaj powinien być czujnik temperatury, tak? O, taki. O, to, 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 to ten biały. Powinien tutaj być. I tutaj widzę ten tranzystor. Ma jedną nóżkę urbaną. No to jest do zrobienia, tak? Do wylutowania, do poprawienia ścieżek, lutowania tego wszystkiego I, 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 i próba uruchomienia tej płytki, tak? No ale tutaj, tak czy siak, widzicie, jest tranzystor. Także tutaj miałbym to sterowanie. Zobaczymy, może któryś z kolegów przyjdzie z pomocą. Bo ja nie, dyspo, nie dysponuję takim sprzętem, żeby, że tak powiem, tutaj polutować. Widzicie, to jest wszystko drób. A człowiek, człowiekowi już ręka drży, oko nie to. A druga sprawa, nie ma czym zrobić, tak. Tutaj za bardzo nie będzie wojował lutownicą pistoletową, bo, bo nie będzie, tak. Zobaczymy, fajnie by było, gdyby to było. Yy, to ta jest sprawna. Tutaj znak zapytania jest, czy byłaby sprawna, czy nie. Yy, ale fajnie by było, jakby była sprawna. No i tutaj mam jeszcze jedną. I tutaj, jak widzicie, jest. Tutaj to już jest dewastacja całkowita, tak? Tematu. Może by ją jeszcze i uratował. O, jest czujnik tutaj temperatury. Nie wiem, jeśli ktoś tam siedzi w tematyce e, tak mocno elektroniki, takiej właśnie. Hmm, e, to może podpowie, czy to jest do uratowania temat, czy, czy nie, tak? E, natomiast tutaj tak jak, jak widać, jak widzicie, o, nie widzicie, bo Adamo zasłania. No tutaj jeszcze zaraz coś weźmie, Adamo. Jest ten tranzystor. No to to za mnie zaraz zjedzą, że. E, o, jest ten tranzystor. On tutaj taki delikatnie, nie wiem, czy lakier jest tak położony, opieprzony to jest, czy to jest. Ten tranzystor jest przegrzany. Jakiś. Nie wiem, wyglądałoby bardziej, bardziej na lakier. Ale tranzystory można wymienić. Najważniejsze to jest to. To jest cały ten tak jakby procesor, tak? To jest najważniejsze. I tutaj nie widać, żeby coś złego z tym się działo, tak? Także yy, gra warta świeczki, żeby też spróbować ją uruchomić. O ile... O, może z tej strony jeszcze pokażę. A to jest E98. O, widzicie? No, jest troszeczkę zdewastowana, ale myślę, że to jest do zrobienia. Yy, także widzicie, jest trzy płytki. Tak jak mówiłem, to jest tylko dogrzewanie, a to jest ogrzewanie postojowe i to jest ogrzewanie postojowe, tak. Yy, czym to się wszystko różni? Yy, na Ostatnim filmem mówiłem też o, 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 że to są płytki analogowe, że mogą być kondensatory inaczej rozstawione. To widzicie, tutaj jest, y, są kondensatory i tutaj tak samo, a tutaj już inaczej są kondensatory. Tutaj i tutaj złącze jest. Podejrzewam, że to jest złącze jakieś diagnostyczne, a tutaj, o, tylko są piny, nie, wolne. Tego złącza diagnostycznego nie ma, bo prawdopodobnie przyniesione jest tutaj. I zaraz zobaczmy z drugiej strony. Dobra, tutaj mamy tyle wyjść. Widzicie, o! Chodzi o to. Trzeba było prześledzić te ścieżki, ale myślę, że to będzie to. A ile tutaj mamy? A tutaj mamy, widzicie? Skromno. Tutaj jest skromno. Czyli może tak będzie, to jest diagnostyczne. A tutaj już jest inaczej. Tutaj ma więcej i też ma to złącze. Tak jakby, chyba że to nie jest złącze jakieś diagnostyczne, ale wydaje się, że to jest. To o czym mówię. No właśnie, także tak jak widzicie, yy, okej. Okay. W dwóch krótkich słowach jeszcze powiem. Słuchajcie, yy, wczoraj pod jednym z filmów odnośnie Webasto yy, jakiś tam mój oglądający napisał, że że próbował grzać wodę również we 5kW podnosił wodę z temperatury 20 chciał podnieść z temperatury czy podnosił z 20 stopni do 50 stopni zajęło mu to 4 godziny pochłonęło 2 litry oleju napędowego i w takim podsumowaniu, że no to tak nie za dobrze jest to niezbyt dobry pomysł na takie rzeczy. Natomiast tak jak widzieliście na moim filmie, to wiaderko ono było pełne to wiaderko, tylko ja później tej wody trochę chlapałem i, i po prostu ją wychlapałem. Natomiast było to 10 litrów, rzeczywiście. No to tak jak mówiłem, w 5, może 7 minus zrobiło, może krócej. Nie skupiałem się tak jakby na jak długo grzeje, czy jak szybko nagrzeje tą wodę, tylko mi bardziej zależało, żeby uruchomić, żeby, żeby zaczęło to blasto pracować. Tak? Natomiast do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że mam ochotę zrobić właśnie taki test: nalać 140 litry wody. Powrzucać termometry, odmierzyć jakąś tam ilość paliwa i zobaczyć, jak to będzie miało, jak to będzie wyglądało, co prawda. Z tego co ja zrozumiałem, ten oglądający grzał bufor jakiś, czyli jakiś zasobnik buforowy, czyli jakiś, jakiś pojemnik w, w steropianie. Natomiast ja bym to wlał do jakiegoś tam, nie wiem, jakiegoś pomieszczenia, do jakiegoś baniaka. I robiłbym to na dworze, gdzie teraz na dworze, jak sami wiecie, nie jest zbyt ciepło, czyli to by, Bastu by miało jeszcze dodatkowe, tak jakby obciążenie, pracowało przy gorszych warunkach. Także mam ochotę na, na zrobienie takiego testu. Jeśli chcielibyście takiego testu, chcielibyście zobaczyć, no to dajcie łapkę. To ja będę już wiedział, co mam robić. Jak tych łapek trochę będzie, to będę wiedział, że jest duże zainteresowanie i, i, i warto zaspokoić ciekawość moją i, i Waszą ciekawość tak, w tym temacie. Ok. Miało być krótko, ale Adamo nie, nie umie krótko, także, takie dzisiaj dwa słowa. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.